Powodem jest klub obywatelski, który się tutaj odbędzie. Jak Państwo wiecie, Platforma organizuje te kluby. Są bardzo ciekawe dyskusje, bardzo różnorodne tematy i to jest jedna z naszych aktywności. Druga to są nasze wyjazdy już czysto partyjne, to już tylko posłowie, dotyczy to tylko polityki, natomiast kluby obywatelskie są szersza tematyka. Państwo wiecie, ja głównie interesuję się sprawami kultury, rozmawiamy o kulturze, a w dzisiejszych czasach, jeżeli zaczyna rozmawiać o kulturze, to jest jeden krok do polityki i te rozmowy są bardzo ciekawe i to nie jest tak, że ja mówię, tylko raczej rozmawiamy. To, czego bardzo w Polsce brakuje, to rozmów i te rozmowy trwają czasami kilka godzin. Ciekawe i chyba dla mnie jako polityka i dla ludzi, z którymi rozmawiam. A propos rozmów, coraz bardziej intensywnie rozmawia się na temat wyborów samorządowych w przyszłym roku. Czy Platforma powinna iść razem z Nowoczesną? Platforma od początku mówi, że chcemy, żeby samorządy obronić, żeby nie uległy zaborom PiS-u, więc będziemy robili szeroki ruch, tak żeby razem dbać o samorządność. To jest nasza racja stanu najważniejsza. Także, ale oczywiście każdy region, każde miasto, każdy powiat jest inny, ale będziemy chcieli iść szerokim ruchem, tak żeby wspólnie przedstawiać kandydatów i wspólnie walczyć o wybory. Czyli porozumienia na górze nie będzie, raczej lokalne? Na górze też, ale wybory samorządowe zaczynają się od tych najbardziej lokalnych i od tego trzeba zacząć. No Ryszard Petru wczoraj mówił, że pierwsze słyszy, żeby były rozmowy na ten temat. Ja nie rozmawiam z koleżankami z Nowoczesnej i wszystkie czujemy, że musimy wspólnie razem przeciwstawić się Prawu i Sprawiedliwości, a możemy to zrobić wspólnie z innymi partiami, ze stowarzyszeniami, z organizacjami pozarządowymi. Trzeba wybrać mądre osoby, które rozumieją, na czym polega samorząd. Polskie emerytury są bardzo niskie i trzeba stworzyć system, żeby były większe, ale jeżeli Prawo i Sprawiedliwość odmierzyło wiek emerytalny i skróciło czas pracy, szczególnie kobiet, to bardzo trudno, żeby te emerytury były wyższe. Trzeba pomagać, tylko nie wiem, z jakich funduszy i skąd Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie te pieniądze. Ja jestem za tym, żeby emerytury były wyższe, ale trzeba to robić odpowiedzialnie i nie można rzucać obietnic na wyrost, tak jak było rzucane, że będą lekarstwa dla osób starszych za darmo, a jak wiemy, one za darmo nie są, wiele osób miało nadzieję, że te tanie leki czy darmowe odciążą ich budżet, a tak się nie stało. Ja nie wiem, co będzie. Ja obserwuję to, jak jesteśmy postrzegani w Europie i na świecie. Przestajemy być postrzegani jako kraj, z którym można rozmawiać. Mamy żądania wobec wszystkich dookoła. Chcemy być najważniejszym krajem w Europie, ale nie jesteśmy, bo nie współpracujemy. Zamknęliśmy się, otoczyliśmy się murem i krytykujemy wszystkich. Więc nie możemy w ten sposób rozmawiać i psujemy nasz wizerunek, nasz obraz i boję się, że bardzo trudno będzie to nadrobić. Jesteśmy sami jedni w Europie, już nawet Węgry patrzą na nas tak z lekkim uśmieszkiem. My zdajemy sobie sprawę, że takiego chaosu w tej chwili to się nie może powtórzyć. Nie można znowu wracać do przenoszenia szkół, do zmiany organizacji pracy szkół, ale można pracować nad sposobem kształcenia, nad podstawami programowymi, nad uprawnieniami dla nauczycieli. I to jest to zadanie bardzo trudne, bo w dowolnych budynkach, jeżeli będą dobrzy nauczyciele, będą mieli dobre podstawy programowe przygotowane, dobre podręczniki, będą mieli swobodę podejmowania decyzji, będziemy mogli o nasze dzieci być spokojni. Więc na pewno nie będzie to coś takiego, jak teraz zafundowało nam Prawo i Sprawiedliwość, że przebudowują i rozwalają wszystko, także dzieci nie poszły do takich szkół, jakich marzyły, bo przedłużono im uczenie się w szkołach podstawowych, nie mogły pójść do gimnazjum, skasowano gimnazja, które się sprawdziło. Nie, czegoś takiego nie będzie. Raczej myślimy o tym, żeby dać nauczycielom szansę do bardziej samodzielnej pracy, dać podstawę programową i narzędzia. Znaczy na pewno będą zmiany, ale to nie będzie już tak, jak było. Do tego, co było, już się nie da wrócić. Tak? Bo zawsze, jeżeli mówimy, że jakaś reforma była zła i chcemy ją naprawiać, nie można wrócić do tego, co było, bo te dwa lata dadzą w oświacie bardzo dużo rzeczy i pewne ograniczenia i pewne przyzwyczajenia. Trzeba w ramach tego, co jest, stworzyć dobre warunki. Teraz to bardzo mi się podoba, tym bardziej, że ostatnio jeżdżę po Polsce i wszędzie pada deszcz. Pierwsze miasto od tygodnia, gdzie przyjeżdżam, jest słońce, więc to już jest bardzo przyjemne i bardzo miłe. Mam dużo wspomnień, ale ja tu już opowiadałam Państwu, moja pierwsza samodzielna podróż, a byłam wtedy uczennicą 5 klasy pociągiem, czyli z Warszawy do Jeleniej Góry, to długa podróż, którą odbyłam sama pod opieką konduktora, to była właśnie tutaj.